Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shake and Fidget. Znowu nagrywamy sobie dosłownie kilka minut przed północą. No i tak, jak tutaj się prezentuje topka na ten moment. No jak widzicie, tutaj cały czas się to zmienia, ale berki tutaj sobie już ładnie wypruły z tego co widzę. I dosyć wysoki level mają już tutaj pupile niedługo. No jeżeli chodzi o nas, to jesteśmy tak naprawdę top 2 łowcą demonów na serwerze. Top 1 ma 49 level, wyprzedził nas praktycznie w sumie o cały level, można powiedzieć, o troszeczkę ponad cały level. Także no też tutaj mu dosyć ładnie poszło, dosłownie nie wiem, 10 minut temu czy tam 15 wbił ten level wyżej, już byłem zadowolony, że jestem top 1 tym łowcą na serwerze, już miał być nawet taki tytuł, no ale niestety nie wyszło. Dobra, co tutaj jeszcze, jeżeli, no Tevis tutaj ma 48 początek, jemu dzisiaj troszeczkę gorzej poszło, wczoraj miał level przewagi nad nami, dzisiaj ma tam no niecałe pół straty do nas. No z tego co widzę, to tutaj jeszcze zmienia się ta topka, tutaj cały czas się przeklikują, ale no chyba jeżeli chodzi o tych łowców demonów, to już się to nie zmieni, a to nas najbardziej interesuje. No tutaj jest kilka osób od nas z gildii, w ogóle fajnie tutaj sobie radzimy jako gildia, to też jestem bardzo zadowolony, tam już pisałem do chłopaków, że ładnie nam to bardzo idzie. No i tak, co tutaj jeszcze? Tutaj Azuria wbiła 47, wbiła albo wbił, nie wiem. Natomiast już się nie rusza od dobrych 2 godzin, czy tam od 1,5 godziny, więc raczej już na tym zostanie. No tak, jeżeli chodzi o nas, to klaserek mamy 53% prawie. Z tym, że ja go, taki klaser miałem już na 30 levelu, ja go od tamtej pory w ogóle nie biłem. Jutro przed robieniem mawki myślę, że jeszcze sobie te 60, może 62% dobiję, coś koło tego. No bo już na tym levelu będę mógł większość tak naprawdę przeklikać z serwera. No i co? Myślę, że 4 minuty zostały, może zobaczymy sobie jakieś walki, które tutaj zapisałem. Jedna z takich ciekawszych walk jest to walka z piekielnym bestią. No jak widzicie, mamy 39 level, wydawało mi się, że dosyć szybko go zrobiłem, dosyć wcześnie, jak na mój level, no ale zaraz zobaczycie, co tutaj się stało. No tutaj padliśmy raz, wskrzesiliśmy się, teraz padniemy zaraz w zasadzie drugi raz, on tutaj zablokował, padliśmy, znowu się wskrzesiliśmy. Pokonał nas trzeci raz, znowu się wskrzesiliśmy i zobaczcie, jak on nas tutaj bije i my go tutaj jeszcze nie zabijemy, znowu nas zabił i znowu się wskrzesiliśmy, czyli jeżeli dobrze policzyłem, to 5 razy w ciągu jednej walki udało nam się wskrzesić, dlatego też no, tak szybko go pokonałem. No tutaj miałem dużego farta, tutaj w ogóle mi ładny łuk wypadł. No jak to tutaj wygląda pod względem itemków, myślę, że jest nieźle. Jeżeli chodzi o lochy, no to 2 pierwsze zamknięte, tutaj mam 9 na 10, tutaj mam 6 na 10. Nie wiem, próbowałem troszeczkę jeszcze klikać te lochy, ale nie widziałem tam potencjału na zabicie, szczerze mówiąc. Także no nie wiem, jak tutaj jak tutaj z tymi lochami stoi. Myślę, że jeden więcej ma gdzieś tutaj znalazł tego expa. No i co? Poczekajcie, ile tu mamy? 2 minuty. No jak będzie minutka, to jeszcze wejdziemy na tą topkę. Jakie tutaj jeszcze walki? Czy są jeszcze tutaj jakieś ciekawe? No zobaczmy sobie tą walkę. Tutaj w ogóle jak pomijamy, to jest, ile razy się odrodziliśmy. Tutaj raz. Drugi raz. Trzeci raz. A i tutaj już go chyba zabiliśmy. No tutaj 3 razy. Tutaj nam jakaś klata poleciała. Tutaj mamy Czarnobrodego, to też, bo w ogóle jak szybko. No dobra, to się po prostu pasek źle wyświetlił i tutaj mieliśmy go na strzała, więc tutaj akurat z nim poszło łatwo. Oczywiście tych lochów standardowo nie mam wszystkich zapisanych, bo tutaj tak się szybko to dzieje, szybko się zmienia, że ja nie nadążam tego zapisywać, więc wszystkiego wam nie pokażę. No ale myślę, że ta walka z tą piekielną bestią jedna z ciekawszych tak naprawdę. Tutaj jeszcze odrażający demon, co tutaj się działo. Raz upadliśmy. Drugi raz upadliśmy i go tutaj zabiliśmy. No, no tutaj z tych walk raczej nic ciekawego. Co zaobserwowałem w ogóle, jeżeli chodzi o łowce demonów? Bardzo fajnie nim siadają lochy. Naprawdę nie trzeba przeklikać tych lochów nie wiadomo ile. Tylko te lochy dosyć szybko padają, więc już tutaj mamy minutę, więc wam pokażę tą topkę, jak to dokładnie wygląda. Także no jeżeli chodzi o te lochy, no to tak jak mówię, strasznie przyjemnie się to klika, bo nie trzeba po prostu tony grzybków wywalać. Także to jest akurat na duży plus. No tutaj chłopaki sobie polecieli, Otek już ma 7-4, więc Otek już możliwe, że dzisiaj wbije pupile. No tutaj z tego co wiem, to Dolan już na ten moment stanął, o, już mogliście słyszeć zegarek, że piknął, że północ.
Pluto tutaj chiński ma taki sam level jak my, Expa ma 3000 więcej dosłownie, Spark tutaj w ogóle od nas strasznie fajnie pocisnął, także to też jest na duży plus. No i tutaj, tak jak mówię, no ten Osom jest lepszy od nas, jeżeli chodzi o tych łowców. Cinu tutaj gra Berkiem z tego co widzę, no tak to mniej więcej wygląda. Wira już tutaj wbił w ogóle rano ten 52, więc on tutaj już nic nie ruszał, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. No i okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą topkę. O, jak widzicie, już nam się pojawił tutaj kalendarz, zadzienne logowanie, więc już jest kolejny dzień. No jak tutaj jeszcze u nas wygląda? No twierdza nam się robi na 7, tych surek mamy dużo, żołnierzy mamy, ale jeszcze tutaj ludzie mają obrony, z tego co widzę, jeszcze nic nie dają, chociaż to już powinno chyba zejść. Czy nie? Jeszcze mamy cały dzień, to są chyba 2 dni, dobrze mówię? Nie wiem, już jest w ogóle późno, także jakbym coś powiedział, jakąś głupią rzecz, to możecie mnie tam poprawić w komentarzach. Tak, no kółkiem sobie kręciliśmy, to wiadomo, ataczki sobie też już zrobiliśmy wcześniej, to wam nie musiałem pokazywać. No i co tutaj więcej? W ogóle nie wspomniałem w poprzednim odcinku, że mamy akademię. Akademia się nazywa Exiles Academy. Jeżeli ktoś uważa, tam są wymagania w opisie i tak dalej, jeżeli ktoś uważa, że się nadaje, to może pisać, poczekajcie, może pisać do Lenoxa, tutaj wam tą gildię pokażę. O, dokładnie, oficjalna Akademia Exiles Cares, no i tutaj macie jakie procenty i tak dalej, wymagania są, więc jeżeli coś, no na razie to jest full i raczej tutaj Lenox nie będzie nic zmieniał, chociaż jakby ktoś odstawał, no to wiadomo, my tutaj też będziemy robić podmianki, że jak ktoś będzie u nas nie wyrabiał, to pójdzie do Akademii, góra z Akademii przyjdzie do nas i tak dalej, to wiadomo. Tak to powinno działać, mi się wydaje. No i tak, no jak tutaj nasze procenty, w ogóle dzisiaj strasznie dużo golda mi poleciało, tak jak wczoraj narzekałem na tego golda, tak dzisiaj miałem go ogrom. Żałuję, że lochów nie odpaliłem, w ogóle źle to rozegrałem, jakbym wiedział, że będę miał tyle golda, to bym odpalił lochy gildyjne, no ale niestety tego nie zrobiłem, ponieważ nie myślałem, że tak to pójdzie, ale za to zrobiłem już dzisiaj ulepszenia 10-10, także jutro te lochy będziemy sobie odpalać. Puścił tutaj na ruciak jakiś ataczek, pierwszy lepszy, więc tak, no co tutaj więcej, w ogóle jeżeli chodzi o inne serwery, to z tego co widziałem, na czeskim serwerze ktoś bił 55 tym łowcom demonów, więc no myślę, że to jest naprawdę fajny wynik. Na niemieckim to tam już w ogóle setne były, ale w sumie na niemieckim nie spojrzałem, jaki był największy łowca, więc chyba tutaj standardowo Berek jednak mimo wszystko jest w stanie dosyć dużo przeklikać, jak widać, że tutaj jednak w tej topce są Berki i to one mają te levele najwyższe. No tutaj Spark w ogóle zaskoczył zwiadowcą, to ja się nie spodziewałem. No i co, no twierdza buduje się na 7, tak jak już mówiłem. Może tutaj jeszcze wam pokażę resztę tych walk, żeby już było to takie kompletne, powiedzmy. No i będziemy się żegnać ze szczurem ściekowym. No to raczej walka była prosta, zobaczcie, bardzo ładna broń. No teraz ona się wydaje słaba, ale na tamten moment bardzo ładna była dla nas, strasznie fajny rozrzut i tak dalej, z miejscem na klejnot. Dobra, dalej mamy nietoperze, on też raczej poszedł szybko, dokładnie. Tutaj też jakiś łuk, ale go sprzedaliśmy. Mamy okrutną tarantulę, no ona też poszła dosyć szybko. Jakiś tutaj amulet na wszystkie cechy. Kamiennego trolla chyba żeśmy oglądali. Raz się tutaj wskrzesiliśmy. Drugi raz. I koniec. Książę Ciemności możemy jeszcze obejrzeć. Tutaj mi się coś zacina z tego co widzę. Chociaż nie, to mój błąd, dobra, nieważne. Książę Ciemności, no to jest wiadomo, pierwszy boss w pierwszym lochu. Możemy obejrzeć, jak on nam tutaj padł. No już mieliśmy dosyć mocne statystyki, więc podejrzewam, że tu nie było nie wiadomo czego, chociaż on te uniki robi dosyć dużo. No i dobra, pierwsze wskrzeszenie na 80 tysiącach. No i dalej go żeśmy pokonali, już więcej razy się nie uleczaliśmy. No tutaj pierścionek na 342, więc dosyć fajny. Co mamy dalej? Odrażającego demona chyba oglądaliśmy. Parszywy drań. Jedno wskrzeszenie i chyba wystarczyło, dokładnie. Tam uszy mi wyleciały w ogóle na na wszystkie cechy, to są te uszy. Dobra, dalej. Posebny wilk, możemy jeszcze obejrzeć, co tutaj się działo ciekawego.
No jego dosyć łatwo, tutaj pasek na trzy cechy, z tym, że bez miejsca na klejnot, więc go po prostu sprzedałem. Piekielną bestię oglądaliśmy i to już oglądaliśmy chyba z tego co pamiętam. Chyba tak, chyba oglądaliśmy, dobra. No i co, no myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak możecie zostawić kciuka w górę, możecie zostawić komentarz, czy gracie na tym serwerze, jaki macie level i tak dalej. No jestem zadowolony z dzisiejszego dnia, gdyby nie ten osób, no to byśmy byli top 1 łowcą. Jaki cel na jutro, nie wiem, no jutro wypadałoby się przebrać i polecieć po pupile, ale czy mi się to uda? O, tutaj Otek już ma w ogóle pupile, z tym, że to już raczej było po 12 wbite, więc powiedzmy, że się nie liczy, no ale mimo wszystko już je ma. Czy już tutaj wydropił w ogóle? Nie, jeszcze chyba nie, chyba że, no wydaje mi się, że nie, tutaj też się coś buguje. Także tak, no jutro byśmy chcieli pupila, ale czy to się uda, to nie, czy to nam się uda, no to nie jestem pewien. Mamy tylko 500 grzywków, jeszcze pewnie coś dokupię, natomiast no nie wiem jak to wyjdzie w praniu. Jutro postaram się także nagrać dla was film i wrzucić, więc dziękuję jeszcze raz za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, komentarz dla zasięgu, wbijajcie na Discorda dla widzów, piszcie jak tam wam idzie na tym serwerze, czy gra wam się podoba i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.